See, this is not happened by accident. To się nie wydarza przez przypadek. We're generating our own internal universe. My generujemy swój własny wewnętrzny wszechświat. And most people don't know that. Większość ludzi nie wie o tym. Most people believe that this determines their life. Większość ludzi myśli, że to determinuje o ich życiu. No, this is simply the result of me doing all this. Że sytuacja determinuje, a nie, tak naprawdę to jest rezultat tego wszystkiego. But if we learn this as a theory, it actually doesn't work. Jeśli jednak nauczymy się tego jako teorii, to tak naprawdę to nie działa. So let's give you a practical experience of this. Więc dam wam teraz praktyczne doświadczenie. So we're going to do a little creative visualization. Zrobimy teraz taką kreatywną wizualizację. Okay. And the more you can be present with this exercise, im bardziej jesteście będziecie w stanie być obecni z tym ćwiczeniem, the more value you'll get from it. Tym więcej wartości z niego wyciągniecie. So let's just close our eyes. Więc zamknijmy oczy. And take 5 deep breaths. I weźmy 5 głębokich oddechów. Be really present with your breathing. I bądźmy naprawdę obecni ze swoim oddechem. And now think of someone from your past. Teraz pomyśl o kimś z twojej przeszłości. Someone who you don't like. O kimś, kogo nie lubisz. Perhaps someone that was unkind to you. Może o kimś, kto był dla ciebie nieuprzejmy, nieżyczliwy. But someone that you have some judgments about. O kimś, o kim masz jakieś osądy. Someone that you don't particularly like in your life. O kimś, o kogo nie lubisz szczególnie w swoim życiu. Think of this person now. Pomyśl o tej osobie teraz. And as you think of this person, i gdy myślisz o tej osobie, imagine that you can hear the sound of their voice. Wyobraź sobie, że słyszysz głos tej osoby. And now imagine this person standing in front of you right now. I wyobraź sobie, że ta osoba stoi teraz naprzeciwko ciebie. And as you think that thought, i gdy myślisz tą myśl, just notice what you're feeling in your body. Zauważ, co czujesz w swoim ciele. And as you notice what's happening in your body, i gdy zauważasz, co się dzieje w twoim ciele, just notice what's happening with your emotions. Zauważ, co się dzieje z twoimi emocjami. As you think of this person, gdy myślisz o tej osobie. Now take a deep breath. Weź głęboki oddech. And now drop this person out of your consciousness. Teraz pozwól odpłynąć tej osobie z twojej świadomości. They belong to your past. Ta osoba należy do twojej przeszłości. But let's now come into our present moment. Teraz wejdźmy w moment teraźniejszy. And think of someone that you really love in your life right now. Pomyśl o kimś, kogo naprawdę kochasz obecnie w swoim życiu. Think of your favorite person in your life right now. Pomyśl o ukochanej osobie w swoim życiu teraz. Think of this person. Pomyśl o tej osobie. And imagine you can hear the sound of their voice. I wyobraź sobie, że słyszysz głos tej osoby. And imagine that this person is now standing in front of you. Wyobraź sobie, że teraz ta osoba stoi naprzeciwko ciebie. And as you think of this person, i gdy tak myślisz o tej osobie, notice what you're feeling in your body. Zauważ, co czujesz w swoim ciele. Notice what you're feeling emotionally. I zauważ, co czujesz emocjonalnie. Take a deep breath. Weź głęboki oddech. When you're ready, you may open your eyes. Gdy będziesz gotowa, gotów, możesz otworzyć oczy.
So did you have two separate experiences there? Czy mieliście teraz dwa różne od siebie doświadczenia? Tak. Yeah. Let's talk about the first one. Więc porozmawiajmy o pierwszym. I gave you a thought. Dałem wam jakąś myśl. Now, what happened in your body? Co się wydarzyło w twoim ciele wtedy? What's going on in your body? Emotions. Yeah. Yep. What specifically were you feeling? A specyficznie co czuliście? Tension. Napięcie. Yeah, I felt tense. Yes. Czułem napięcie też, tak. And what did you feel emotionally? A co czuliście emocjonalnie? Maybe a little resentment. Może opór, niechęć. Grief. Grief. Yeah, that's right. And I looked at you, and almost all of you had stopped breathing. Spojrzałem na was i prawie wszyscy przestaliście oddychać. Because to hold such a negative thought in your mind, you have to suppress your breathing. Bo aby trzymać taką negatywną myśl w umyśle, wtedy tak naprawdę potrzebujemy tłumić swój oddech. That's how I knew you were doing it correctly. Potem poznałem, że robicie poprawnie to ćwiczenie. I was watching you. Patrzyłem na was. And then when you drop that person out of your mind, potem jak ta osoba odpłynęła z twojego umysłu, and you thought of your favorite person, i pomyślałeś o tej ulubionej, ukochanej osobie, what did you feel in your body? Co czuliście w ciele? Relaxed. Yeah. Maybe warm even. Może nawet ciepło. Yeah. Oddech mi się pojawił. My breath. Świadomość oddechu. The awareness of breath. Yeah. Because you all started breathing in that moment. Tak, wszyscy zaczęliście oddychać w tym momencie. Because when you actually are in the present moment, you naturally breathe fully. Bo gdy jesteśmy w momencie teraźniejszym, to tak naprawdę pełni wtedy oddychamy. And when you were thinking of your loved one, you actually were entering the present moment. I gdy myśleliście o swojej ukochanej osobie, to tak naprawdę wkraczaliście w moment teraźniejszy. Yeah. And how did you feel emotionally? A jak czuliście się emocjonalnie? Cudownie. Wonderful. Wonderful, yeah. And that's a present moment experience. I to jest doświadczenie momentu teraźniejszego. See, fear is all connected to the past or the expectation of the future. Lęk jest cały połączony albo z przeszłością, albo z oczekiwaniami wobec przyszłości. But when you're here and now, and even thinking about a person in the here and now, ale gdy jesteś tu i teraz, nawet myślisz o tej osobie w tu i teraz, you start to connect with your love center. To zaczynasz łączyć się ze swoim centrum miłości. Yeah. But hang on. No ale poczekajcie. How could that be true? Jak to może być prawdą? If you, these people that you were thinking about weren't even here in the room. Jeśli możliwe, że te osoby, które, o których myśleliście, nie ma ich nawet na tej sali. How is that possible? Jak to możliwe? Obviously, I simply gave you the thought. No jasne jest, że ja dałem wam myśl. Negative first. Najpierw negatywną. Then positive. Potem pozytywną. And you did the rest. A wyście wykonali resztę. See, we do create our own internally built universe. Widzimy więc, że my stwarzamy swój własny, wewnętrznie zbudowany wszechświat. So there are no accidents in life. Więc nie ma przypadków w życiu. I'm either creating it either one way or the other. Albo kreuję ten świat w jakiś taki lub inny sposób. But I am creating it. Ale ja go kreuję. Now, of course, a lot of people think that, okay, if I work here and change here, wielu ludzi myśli, że okay, jeśli będę pracować na poziomie myśli i będę zmieniać te myśli, it will affect the rest. To wpłynie na całą resztę. And technically, that's true. Technicznie mówiąc, to jest prawda. But we asked the question, how many thoughts could you remember from yesterday? Ale zadaliśmy pytanie, ile myśli pamiętasz z wczoraj? And what we discovered, how suppressed we are even in our thinking. I to, co odkryliśmy, to, że nawet stłumione mamy swoje myśli. And years ago I used to work with this and discovered that in fact it doesn't work very well. Lata temu pracowałem z poziomem myśli i odkryłem, że tak naprawdę to nie działa. Because that's where all our judgments live. Bo tutaj żyją wszystkie nasze osądy. So fear is actually created in the mind. Not from the emotions. Lęk jest kreowany przez umysł tak naprawdę, nie przez emocje. The emotions is actually neutral. Emocje są tak naprawdę neutralne. Now the ancient mystics knew this thousands of years ago. Naturalni starożytni mistycy znali to już tysiące lat temu. The ancient kabbalists. Starożytni kabaliści, którzy uprawiali kabały, też wiedzieli o tym tysiące lat temu. And they taught
Be with your feelings. I oni uczyli ludzi, żeby być ze swoimi uczuciami. And they even created a symbol so that people wouldn't forget. Nawet stworzyli w tym celu symbol, tak aby ludzie o tym nie zapomnieli. Unfortunately, people did forget. Niestety ludzie zapomnieli. But the symbol remains to this day. Ale symbol ciągle istnieje do po dni dzisiejsze. And it's called the menorah. Ten symbol nazywa się menorą. Which is a Jewish symbol. To jest żydowski symbol. Now, because most even Jewish don't realize that this has a very powerful mystical meaning. Nawet Żydzi nie zdają sobie sprawy z tego, że ten świecznik zawiera w sobie bardzo mistyczne znaczenie. Because each of these represents the energy centers in our body. Ponieważ każda z tych świecy, z tych punktów reprezentuje centrum energii w naszym ciele. The Hindus call it the chakra system. Hindusi nazywają to systemem czakr. We have seven major chakras in the body. Mamy siedem głównych czakr w swoim ciele. Now, when people work here, gdy ludzie pracują tutaj, it's like working at one end. To tak jakby pracowali na jednym tutaj krańcu. And eventually it will work, but it takes a long time to permeate through the rest of our energy centers. To będzie w koniec końców zadziała w jakiś sposób, zabierze to długo, dużo czasu, żeby dojść do wszystkich innych ośrodków. And then many people work at the end. Wielu ludzi też pracuje na tym końcu. Try to change behavior. Próbują zmieniać swoje zachowania. But that's working at the end. Ale to wtedy działamy na tym końcu. Yeah, it works, but it takes a long time. Tak, to też działa, ale wymaga to dużo czasu. But the ancient Kabbalists knew. Natomiast ci, którzy w starożytności uprawiali kabałę, nie pracuj tu, ani nie pracuj tu. Work at the very center. Pracuj w samym centrum. Which is our heart chakra, our heart center. Czakra naszego serca. And when you become fully conscious of your feelings, gdy stajemy się w pełni świadomi swoich uczuć, and you integrate, i dochodzi do integracji, and instantly it affects every other chakra, natychmiast to ma wpływ na wszystkie inne czakry, na wszystkie inne centra energetyczne w nas. And this is wisdom that's now been lost to most of the human race. To jest mądrość, która została utracona przez prawie że całą rasę ludzką. Why? Dlaczego? Because we all live here. Bo wszyscy żyjemy tutaj. And we're all working from here. I wszyscy działamy z tego poziomu głowy. And all our hidden agendas are here. Wszystkie nasze ukryte motywy są tutaj. Our ego is here. Nasze ego jest tutaj. So that's why we work here. Dlatego też which is in fact here. Pracujemy z sercem, very czyli center. Właśnie z tym centrum. Yeah. All right. And we'll be again after lunch be going more deeply into that. Po lunchu zagłębimy się bardziej w to. Let's just come back to our diagram. Lecz wróćmy z powrotem do naszego diagramu. Now, is there anybody in this room that actually doesn't do this? Czy jest ktoś na sali tutaj, kto tego nie robi? No, we all do it. Wszyscy to robimy. The whole human race does it. Cała rasa ludzka to robi. And it's crazy because it ends up with the same results. To jest szalone, ponieważ zawsze są te same rezultaty. I feel terrible. Czuję się strasznie. Do you know, my psychology professor gave me an interesting definition of insanity. Profesor psychologii dał mi interesującą definicję szaleństwa. He described it this way. On opisywał szaleństwo w ten sposób. Insanity is repeating an unworkable behavior. Szaleństwo to jest powtarzanie zachowania, które nie działa. And expecting a different result. I oczekiwanie ciągle innych rezultatów. Now, if you look at what we're all doing, jeśli przyjrzymy się temu, co robimy, maybe we all are a little insane. Może wszyscy jesteśmy oh my gosh. O mój Boże. So, the question I ask myself. Więc zadaję sobie pytanie. Dlaczego? Dlaczego? Why do we repeat this crazy behavior and still expect a different result? Dlaczego powtarzamy to szalone zachowanie i ciągle oczekujemy innych rezultatów? I must have gone around that circle at least 250,433 times. Okay, I will not translate. Kolej powiedział, ja pokrążyłem w tym kole, byłem w tym kole wiele, wiele tysięcy setek razy. Yeah. And when I'm unconscious, I just fall into that automatically. I gdy jestem nieświadomy, wpadam w nie automatycznie. So why?
Więc dlaczego? There must be some reason. Musi być jakiś powód. In one of my self sessions, I give myself a self session every week. I w jednej z moich samodzielnych takich sesji, które sobie daję co tydzień, raz na tydzień, answer came to me. Pojawiła się odpowiedź. We do this. Robimy to, because we get a benefit from it. Ponieważ czerpiemy z tego korzyści. Yeah. Tak. We actually get a benefit from tak being a victim. Czerpiemy korzyści z bycia w stanie ofiary. And let me explain what the benefit I could see in myself. Pozwólcie, że podzielę się z wami benefitem, korzyścią, jaką udzielam sobie. When I was a child, więc gdy byłem dzieckiem, I had two older brothers. Miałem dwóch starszych braci. Which were bigger than me, more handsome, smarter. Oni byli ode mnie więksi, bardziej przystojniejsi, mądrzejsi. That's what most children have a conclusion, that my parents love my brothers more than me. I tak jak wszystkie dzieci, ja też taką konkluzję miałem, że moi rodzice kochają moich braci bardziej niż mnie. But I came up with a cunning plan. Ale wymyśliłem przebiegły plan. At least once a week I'd say to my mother before going to school. Przynajmniej raz na tydzień mówiłem do mojej mamy tuż przed pójściem do szkoły. Mamuś, ja boli. Boli mnie, mamuś. Of course I said it in English because she didn't understand Polish. Oczywiście mówiłem do niej to po angielsku, bo ona nie rozumiała polskiego. Yeah. And she would do this. Ona wtedy robiła to. Oh, you poor darling. O, biedne kochanie. Oh, you do feel a bit hot. O, rzeczywiście, masz gorąco. You go to bed and I'll come shortly and read your story. Idź do łóżka, ja do ciebie przyjdę i przeczytam ci bajkę. And I would go to bed doing this. Ja szłam do łóżka robiąc to. I got her again. Znowu udało mi się. I became a master manipulator by the age of 4. Byłem mistrzem manipulacji w wieku lat 4. But when you grow up, no ale gdy dorastamy, you know, that strategy didn't work too well. To już ta strategia zbyt dobrze nie działała. So I had to change a little bit. Musiałem ją wtedy zmienić. So when I came back from the war, więc gdy wróciłem z wojny, and I find a woman that I liked, i znalazłem kobietę, która mi się podobała, and I simply go up to her and say, mówiłem do niej, you have to feel sorry for me because I'm a broken Vietnam veteran. Musisz mi współczuć, bo jestem złamanym weteranem wietnamskim. And I discovered that there's a group of women out there. Odkryłem, że istnieje grupa kobiet, that are looking for a child, które szukają dziecka, in a man's body that they can easily control. Które szukają dziecka w męskim dorosłym ciele, którego mogłyby dobrze kontrolować. Do you know what all unconscious men are looking for in a partner? Czy wiecie, czego nieświadomi wszyscy faceci szukają w partnerce? Not an equal partner. Nie szukają równorzędnej partnerki. They are looking for a mother. Oni szukają matki. And guess what all unconscious women are looking for? Zgadnijcie, czego wszystkie nieświadome kobiety szukają w partnerze? Dzieci. Children. Yeah, well actually women are slightly more expanded than kobiety men. Kobiety są bardziej, mają ekspansję większą. And women are looking for two things. One szukają dwóch rzeczy w facetach. Either a child in a man's body that they can easily control. Albo dziecka w męskim ciele, które łatwo można skontrolować. Or tata. Albo taty szukają ojca. They're looking for a father to make their life work. Szukają ojca, który sprawiłby, że ich życie będzie działać. No wonder most relationships are doomed for failure. Nic dziwnego, że większość związków jest wskazana na porażkę. Because when you go in with that type of victim mentality, bo gdy wchodzimy w relacje z tego typu mentalnością ofiary, it's eventually not gonna work. To koniec końców przestanie ta relacja działać. And that's why relationships are potentially the most painful experience that you can have. Dlatego relacje, związki są potencjalnie najbardziej bolesnymi doświadczeniami, jakie możemy w życiu mieć. Because we have a group of grown-up children looking for a parent. Bo mamy grupę dorosłych dzieci, wyrośniętych dzieci, które szukają substytutu rodzica i to nie działa. Yeah. Anyway, in my case, I was looking, you know, for a woman to be a mother. Więc w moim przypadku szukałem kobiety, która byłaby matką dla mnie. But women are not stupid. No ale kobiety nie są głupie. They saw through my game and just saw me to show me to the door. Potrafiły mnie przejrzeć i wskazywały mi drzwi wyjściowe. Nie ma problemu. I just go and find another mother. No, mogłem znaleźć kolejną. The world was full of them. No przecież świat jest pełen matek. And then I realized that being a victim gave me the experience which I thought was a way to get love. A potem uświadomiłem sobie, że bycie w tym stanie ofiary dawało mi
to korzyści i że czułem się kochany w ten sposób. But it doesn't work long term. Lecz to nie działa na dłuższą metę. Because it ends up in a hurtful experience. Ponieważ kończy się to prędzej czy później jakimiś raniącymi, bolesnymi doświadczeniami. There was such a revelation in my life to see how I was trying to manipulate love from other people, because it is a direct manipulation. To było takie odkrycie w moim życiu, gdy zobaczyłem, że próbuję zdobyć miłość poprzez manipulację, bo to była manipulacja. So our task now is to discover what our personal advantage or benefit is. Więc naszym zadaniem teraz ćwiczenie będzie odkryć, jakie są nasze osobiste korzyści, benefity, jakie czerpiemy z odgrywania stanu ofiary w życiu. So we're going to go into groups of 4 to 5 in a group. Więc podzielimy się teraz na 4-5 osobowe grupy. And your job is to discuss with your group members. Więc zadaniem waszym w grupie będzie podzielić się, porozmawiać. What are the advantages of me being a victim? Benefity, korzyści. What are the benefits here? Z bycia w roli ofiary, z odgrywania roli ofiary w życiu. Korzyści z odgrywania. Make a list. Make a list. Zróbcie listę. Odgrywania roli ofiary. Jakie korzyści ludzie czerpią z odgrywania roli ofiary? And we talk about other people, not about. Yeah, actually, let's be true. Let's be honest here. No i bądźmy tutaj szczerzy. This is not about us, because there are no victims in this room. To nie jest o nas, na tej sali nie ma ofiar. This is all about our unconscious family, clients, friends. To dotyczy naszej nieświadomej rodziny, przyjaciół. This has nothing to do with us. Klientów nieświadomych, to nie ma nic wspólnego z nami. So we can talk about how unconscious my family is. Więc możemy pogadać my friends jak are. Nieświadomi są moi przyjaciele, rodzina. So what's the advantage for them? What's the benefit for them for playing a victim? Jakie oni korzyści, benefity czerpią z tego? Because we're above this. No przecież my jesteśmy już ponad tym, prawda? Okay, so groups of 4 to 5. Więc na 4-5 osobowe grupy się podzielimy. And get a list of at least about three or four benefits. Przynajmniej 3-4 korzyści znajdziecie, odkrycia. Okay. 10 minutes. 10 minut.